Cześć, witam Was dzisiaj w Szkółko Wieściach i zapraszam Was do oglądania. Co to znaczy, że Boże Dziecko stawia Boga na pierwszym miejscu? Boże Dziecko zawsze liczy się z Bożą wolą i zawsze wskazuje na Boga, na Jego prowadzenie. Boże tam jest u mnie na pierwszym miejscu, to znaczy, że Go kocham i że jest dla mnie ważne. Bo Go kocham. To, że Pan Bóg jest u mnie na pierwszym miejscu, to będę starała się nie grzeszyć. To znaczy, że słuchać Jego bardziej niż innych. To Pan Bóg jest moim ojcem, bratem, siostrą. To znaczy, że zawsze z Nim rozmawiam. Cudowny dom, w którym rodzice składają takie świadectwo, że dziecko z mlekiem matki to wyssało, że Bóg jest w ich domu, w ich sercu na pierwszym miejscu. Sprawdźmy, co nasza korespondentka ma dziś w temacie dnia. Uwaga, kotwica w górę! Statek wypływa! Wypływamy z Antiochii! Kierunek na Efes! W taki sposób rozpoczęła się trzecia podróż misyjna apostoła Pawła. Wyruszył w nią z Antiochii, tak jak podczas poprzedniej podróży. Kiedy poprzednio odwiedzał różne miasta, był między nimi również Efes. Tam ludziom słuchającym jego zwiastowania obiecał, że znowu powróci. Dotrzymał słowa. Efes miał około 300 tysięcy mieszkańców. To duże miasto nawet jak na dzisiejsze czasy, a wtedy było naprawdę ogromne. Był w tamtych czasach jednym z największych miast tamtego regionu. Zbiegały się w nim szlaki morskie i lądowe. Towary i ludzie ze wschodu i z zachodu nieustannie przechodzili przez Efes. Dominującą pozycję w życiu miasta zajmowała bogini płodności, przez Rzymian nazywana Diana. Świątynia Diany w Efezie uważana była za jeden z cudów starożytnego świata. Grecki geograf Pausaniasz określił ją jako największą budowlę istniejącą w jego czasach. Kult Diany charakteryzował się m.in. religijną prostytucją, zabobonną czcią oddawaną jej wizerunkom. W Efezie wielu ludzi czciło bożki, zamiast oddawać cześć jedynemu, prawdziwemu Bogu. Jak wyglądało życie apostoła Pawła w tym mieście? Zatrzymał się tam na dłużej. Pracował zawodowo na swoje utrzymanie, wyrabiał namioty i wykorzystywał każdą okazję, by świadczyć o Panu Jezusie. Oczywiście mógł też zwiedzać, poznawać historię miasta, nowych ludzi, odpoczywać. Jednak apostoł Paweł, gdziekolwiek przebywał, stawiał na pierwszym miejscu Boga. W Efezie również służył żywemu i prawdziwemu Bogu. A ty? Spójrzcie. Kawałek drewna. Co można z niego zrobić? Zabawkę, meble, wybudować dom. Można go też spalić w piecu. O tak, w zimie byłoby nam ciepło, gdybyśmy taki kawał drewna wrzucili do pieca. W księdze proroka Izajasza czytamy o człowieku, który ściął drzewo, przygotował z niego ognisko, rozpalił ogień i ugotował na nim posiłek. Grzał się też przy tym ognisku, najadł się do syta, a potem zadowolony wyciął z reszty drewna bożka i powiedział: to jest mój Bóg. Ludzie od zarania dziejów sami próbowali zrobić sobie Boga. A co o tym myśli nasz jedyny, prawdziwy Bóg?
Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga. Pewnie nie wycinasz bożka z drewna, ale zastanów się, czy coś innego nie zasłania ci Boga? Czy stawiasz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Paweł nauczał w szkole Tyranosa. Ponieważ znaleźli się ludzie, którzy przeszkadzali służbie Pawła w synagodze, apostoł zaczął nauczać właśnie w tej szkole, która została oddana zupełnie do jego dyspozycji. Zwiastował tam Ewangelię aż 2 lata. Wielu słuchaczy nawróciło się wtedy. Przestali oddawać cześć bożkom, a zaczęli służyć Bogu, żywemu i prawdziwemu. Postawili Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. Boże dziecko stawia Boga na pierwszym miejscu. Czytamy w Biblii, że imię Pana Jezusa było wielbione. Czemu tak się działo? Wierzę, że dzięki postawie Pawła, dzięki temu, że postawił na pierwszym miejscu w swoim życiu Boga. Boże dziecko stawia Boga na pierwszym miejscu. Pomyśl, jeśli podobnie jak Paweł postawisz Boga na pierwszym miejscu, to imię Pana Jezusa będzie uwielbione. Wielu mieszkańców Efezu parało się czarami i wróżbami. Kiedy ci ludzie postawili Boga na pierwszym miejscu, zobaczyli, że magia i czary zasłoniły im Boga. Postanowili te wszystkie diabelskie książki spalić. Mogli je sprzedać za wielkie pieniądze, zarobić duży majątek. Ale nie chcieli, bo zło wtedy rozprzestrzeniałoby się dalej. Inni ludzie korzystaliby z tych diabelskich książek. Dlatego woleli, żeby spłonęły. Jeśli chcesz postawić Boga na pierwszym miejscu, to musisz być gotowy ponieść koszty. Może wyśmianie przez kolegów, może zrezygnujesz z gry, która cię pociąga, czy ze złego filmu, który bardzo chciałeś obejrzeć. Warto jednak postawić Boga na pierwszym miejscu, bo tylko wtedy twoje życie odda Bogu chwałę. Bóg niesamowicie błogosławił służbę Pawła w Efezie. Przebywał tam już 3 lata. I wtedy Boży przeciwnik przystąpił do ataku. Posłużył się w tym celu pewnym człowiekiem. Człowiekiem, który nazywał się Demetriusz. Poszukajmy, kim był ten człowiek w Dziejach Apostolskich. Otwórzmy Biblię. Dzieje apostolskie znajdują się zaraz za 4 Ewangeliami. Spróbujcie razem ze mną poszukać 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam od 23 do 27 wiersza mamy opisaną historię Demetriusza. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wielu ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę,
lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i cały świat, może być odarta z majestatu. Czy Demetriusz miał rację? Może powiesz, ja nie mam bożków. Jeśli jednak cokolwiek kochasz bardziej niż Boga, tak jak Demetriusz kochał swoje srebrne figurki i nie chcesz z tego zrezygnować, to jest to bożek. Codziennie proś Boga, by pomagał ci stawiać go na pierwszym miejscu w twoim życiu. I pamiętaj, Boże dzieci stawiają Boga na pierwszym miejscu. Po tych wydarzeniach Paweł opuścił Efes i dalej kontynuował swoją podróż. Z Efezu popłynął do Filipii. Podróżując lądem odwiedził zbory w Tesalonikach, Berei i Koryncie. Z Koryntu powrócił do Filipii, a następnie udał się do Troady, a stamtąd okrętem poprzez Milet, wyspę Rodos popłynął do Cezarei. Celem tej podróży była Jerozolima, ale o tym usłyszycie już w następnym odcinku. Do usłyszenia. Jak zwykle zapraszam Was na kącik misyjny. Dzień dobry. Chciałam Was dzisiaj znowu zabrać do Republiki Środkowoafrykańskiej. I na początek mam dla Was pytanie. Czy wiecie, jak wygląda kalebasa? Albo inaczej tykwa pospolita? Ja przyznam się, że nie wiedziałam. Musiałam wyszukać wujku Google i tam przeczytałam, że jest to taka roślina z gatunku dyniowatych, jest podobna do gruszki i z niej robi się naczynka podobne do tego. To jest ceramiczne, ale te, które się wykonuje, jest z tykwy czy z kalebasy, jest bardzo podobne. Albo takie miseczki. No ale możecie się zastanawiać, co takie naczynko może mieć wspólnego z historią misyjną? Wyobraźcie sobie, że w Republice Środkowoafrykańskiej, w północnej części tego kraju, jest taka wioska, gdzie ludzie wierzą, że w takim naczynku mieszka bóstwo Dakwe. Co roku w listopadzie przybywają tłumy ludzi, żeby czcić to bóstwo i ofiarują mu wszystko, co urodziła ziemia, pierwsze plony. Takie święta trwają kilka dni, a raz na 3 lata trwają aż cały miesiąc. W tej miejscowości urodził się i wychował Pier. Pier był synem arcykapłana bóstwa Dakwe. I ludzie oczekiwali, że również on kiedyś zostanie kapłanem Dakwe. Kiedy Pier był już dorosły i obchodzono właśnie takie święta ku czci bóstwa Dakwe, zabrano jego i kilku innych mężczyzn w głąb buszu, aby przeznaczyć ich tam do służby ku czci Dakwe. Przed Pierem leżały 3 patyki. Kazano mu wybrać jeden. Pier sięgnął ręką i wybrał najkrótszy. A wtedy wśród zgromadzonego tłumu przeszedł złowrogi szmer. To była zła wróżba. I w normalnych warunkach Pier zostałby zabity i ofiarowany bóstwu Dakwe. No ale był przecież synem arcykapłana, więc darowano mu życie. Po jakimś czasie życie Piera potoczyło się zupełnie inaczej. W międzyczasie żona Piera uwierzyła w Pana Jezusa i zaczęła chodzić do kościoła. Pier próbował wybić jej to z głowy, ale ona była bardzo uparta i nie dała się przekonać. Nie zrezygnowała z wiary w Pana Jezusa. Także Pier zaczął czasami z nią chodzić do jej kościoła. I wiecie, nawet mu się podobało to, co tam słyszał. Ale z drugiej strony... Nie no, on przecież musi czcić Dakwę. I czcił Dakwę dalej. Minął znowu jakiś czas, aż Pier zachorował. Choroba była bardzo ciężka i nikt nie był w stanie mu pomóc. Wiele godzin modlił się do Dakwę, a także inni ludzie odmawiali jakieś
magiczne modlitwy, odprawiali rytuały i nic nie pomagało. W szpitalu nikt nie był w stanie pomóc Pierowi. Aż pewnego razu, kiedy Pier leżał już 2 lata przykuty do łóżka, Pier usłyszał głos Pana Jezusa. Ja Cię uzdrowię. To było niesamowite wydarzenie. Tak bardzo mocno wryło się w pamięć Piera. Po raz pierwszy doświadczył tego, że Bóg do niego mówi. I wiecie, on nie tylko do niego powiedział, ale Pan Bóg faktycznie uzdrowił Piera. I kiedy Pier był zdrowy, zdobył się na coś bardzo odważnego. Pier wziął taką świętą kalebasę. Wziął inne naczynia, które były poświęcone bóstwu Dakwie. Poszedł do buszu, gdzie zwykle czczono bóstwo Dakwę i wszystkie te naczynia spalił. Dlatego, że wiedział, że Panu Jezusowi nie podoba się to, co dzieje się w jego wiosce. A wtedy rozłoszczony tłum pytał, kto śmiał to zrobić? Za kogo ty się uważasz? I ten rozłoszczony tłum chciał zabić Piera. Ale Pan Bóg ochronił jego życie, także Pierowi nic się nie stało. Pier do dzisiaj odważnie opowiada o Panu Jezusie. I wielu ludzi dzięki jego świadectwu poznało Pana Jezusa, uwierzyło w Niego i Go kocha. Bo Pier poznał Boga, który słyszy i poznał Boga, który do nas mówi. Chciałam Cię dzisiaj prosić o to, żebyś pomodlił się o mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej, o tych, którzy jeszcze nie znają Pana Jezusa, aby mogli Go poznać. I abyś podziękował Panu Bogu za wszystkich misjonarzy. Do zobaczenia kolejnym razem. Czy mi się wydaje, a dziś w polecajce nowa twarz? Dzień dobry, witajcie w Księgarni Warto. Dzisiaj mam dla Was książkę Detektywi Starego i Nowego Testamentu. Książka ta przedstawia historie biblijne w barwny sposób. Znajdziecie tu nie tylko zagadki, szyfry czy quizy, ale też przećwiczycie swoje czytanie ze zrozumieniem. Jednak każdy młody detektyw na pewno poradzi sobie z zadaniami, które znajdują się w tej książce. Po drodze czytelnik spotyka jeszcze wiele innych bohaterów. Ciekawe, czy zmienią oni swoje postępowanie. Tak więc, jeśli jesteście ciekawi, bierzcie się do roboty. Książka czeka w księgarni Warto i do zobaczenia. Teraz zapraszam Was do dzieła z kącikiem kreatywnym. Słyszeliście dziś w temacie dnia o tym, że apostoł Paweł wyruszył w 3. podróż misyjną. Ja chcę dziś Was też zaprosić w podróż. Po grze planszowej znalazłam w swoich zasobach taką kartkę, która wygląda jak stara mapa, idealnie jak mapa z czasów apostoła Pawła. Znalazłam też naklejki, które świetnie nadają się jako kostki, po których będą chodzić pionki. Przygotujcie sobie kartkę, jeżeli znajdziecie coś na styl starej mapy, to będzie naprawdę wyglądało super. Jeśli nie, spróbujcie sami narysować taką mapę, albo wykorzystać jakieś stare mapy, które macie w domu. Kosteczki możecie wyciąć z kolorowego papieru. Przygotujcie też pionki dla każdego członka rodziny, kostkę i flamastra. Zaczynamy. Zacznę od napisania sobie w jednym miejscu start. A teraz od tego startu będę układać poszczególne kostki według kolejności, jak należy iść od startu do mety. Na końcu musimy napisać meta. Mamy już trasę naszej gry planszowej, ale gdybyśmy mieli tak po prostu przejść po niej pionkami, byłaby nudna. Dlatego musimy wymyśleć jakieś trudności. Na przykład przy niektórych kostkach możemy napisać plus dodatkowe punkty albo minus dodatkowe punkty. Ja napiszę sobie tutaj plus 2. To znaczy, że kiedy staniecie na tym polu, ruszacie się 2 kostki do przodu, 2 pola w przód.
ale tutaj napiszemy minus 1. A tu napiszę zadanie. Kiedy staniecie na tym polu, wymyślę dla Was zadanie. Możecie zrobić w domu tak, że kiedy jeden uczestnik gry staje na kostce zadanie, inni uczestnicy wymyślają je specjalnie dla niego. Tutaj znowu damy plus 2. A tu minus 1. Tutaj znów napiszmy zadanie. A tutaj dalej omijasz kolejkę. Pod koniec napiszę wracasz na start. A tu idziesz na metę. Może Wam uda się wymyśleć jeszcze inne zadania, inne polecenia na Waszej grze planszowej. Kiedy gra jest już gotowa, można układać pionki i startować. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie, że nadal zbieramy pieniądze dla Tymka. Został tylko tydzień. No i zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, to zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia za tydzień. Cześć!